Proszę Państwa, defilada. Nad Wiślańskim bulwar, bulwar. Proroctwa, które się już spełniły, proszę Państwa. Krezus, wspomniany wcześniej Krezus, przegrał wojnę z królem Persji, bo wyrocznia w Delfach wprowadziła go w błąd. Tymczasem Biblia zawiera niezwykłe proroctwo dotyczące króla Persji, które spełniło się w najdrobniejszym szczególe. Mniej więcej z 200-letnim wyprzedzeniem, na długo przed narodzinami Cyrusa, hebrajski prorok Izajasz wyjawił jego imię i opisał, jak dokona on podboju potężnego miasta Babilon. Warto to wiedzieć, bo w Apokalipsie będziemy czytać o Babilonie Wielkim. Opozycja. Proszę Państwa, tu mówimy o zabobonie, o ciemnocie. Wrócimy tu do księgi Izajasza, bo o tym Babilonie wielokrotnie mówiłyśmy. Ale więcej porozmawiamy o tej ciemnocie, o tym zabobonie. Astrologii, wróżbiarstwie. Jest to wgląd w przyszłość, astrologia. Dlaczego mamy w to nie wierzyć? Bo wszyscy cyganie w to wierzą, proszę Państwa. Dlaczego mamy w to nie wierzyć? Astrologia to forma przepowiadania przyszłości, oparta na założeniu, że gwiazdy, księżyc, planety mają znaczący wpływ na życie ludzi. Astrolodzy twierdzą, że układ tych ciał niebieskich w chwili narodzin człowieka kształtuje jego osobowość i przyszłość. Chociaż korzenie astrologii sięgają starożytnego Babilonu i o Babilonie będziemy tu nadal mówić, to nadal cieszy się ona popularnością dzisiaj. Według sondażu przeprowadzonego w roku 2012 w Stanach Zjednoczonych 1/3 ankietowanych uznała, że astrologia jest po części naukowa, a 10%, że jest zdecydowanie naukowa. A jak jest naprawdę? Oto kilka faktów. Pierwsze, planety, gwiazdy nie emitują żadnej energii, która mogłaby wpływać na ludzi w taki sposób, o jaki mówią astrolodzy. Po drugie, przepowiednie często są na tyle ogólne, że można je odnieść do każdego. Po trzecie, dzisiejsze obliczenia astrologiczne opierają się na starożytnym przekonaniu, że planety krążą wokół Ziemi, a w rzeczywistości krążą wokół Słońca. Przepowiednie, proszę Państwa, po czwarte, różnych astrologów dotyczące tej samej osoby nie są ze sobą zgodne. Piąte, astrologia przypisuje człowiekowi jeden z 12 znaków zodiaków, w zależności od daty urodzenia. Znakom tym przypisano nazwy gwiazdozbiorów, na tle niektórych określonych datach przesuwało się słońce. Ponieważ jednak na przestrzeni wieków położenie kuli ziemskiej w kosmosie uległo zmianie, dzisiaj znaki zodiaku powiązane z nimi daty nie pokrywają się już.